Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku audycji, w której rozmawiamy o prawie w branży chorekowej. Ponownie znowu jest ze mną Joasia Hetman-Krajewska. Dzień dobry, Joasiu. Hej, cześć. Słuchajcie, w tym odcinku będziemy rozmawiali z Wami na temat ochrony danych osobowych w działalności restauracji. No to w ogóle jest temat, myślę, gorący od maja tego roku co najmniej, a tak naprawdę chyba bardziej jeszcze gorący był przed majem tego roku, kiedy wszyscy właśnie trąbili wokół, że wchodzi rozporządzenie RODO i jak się do niego dostosować. W sumie nikt nie wiedział, bo nie było jeszcze polskich tak przepisów w tym zakresie. Teraz już je mamy, ale w dalszym ciągu niewielu z nas, bo ja nie mówię o prawnikach, którzy w tym siedzą, się specjalizują, ale my, przeciętni ludzie, którzy prowadzimy swoje biznesy, no często tak, no wiemy, jasne, no musimy przestrzegać tego RODO, ale w sumie niewiele o tym wiemy tak naprawdę. No więc chcemy o tym troszkę porozmawiać, troszkę to sprostować, bo z drugiej strony ustawę o ochronie danych osobowych mamy od wielu, wielu lat w Polsce. Oczywiście. Tak, i obowiązuje. Ona reguluje mnóstwo przepisów i zawsze byliśmy zobowiązani do tego, by tych przepisów przestrzegać, a teraz po prostu weszła jakaś nowa, dodatkowa, nie ustawa, rozporządzenie, tak? Unijne, które zostało wprowadzone, rozumiem, do wszystkich krajów członkowskich, tak, Unii Europejskiej, które no, w pewien sposób normalizuje pewne przepisy, ale pewnie i w niektórych zakresach je obostrza pewnie, tak? Ja w ogóle bym chyba, jestem daleka od tego, żeby roztaczać takie, czy otaczać RODO jakimś takim klimatem jakiegoś ogromnego zagrożenia, bo tak naprawdę to ustawę, czy w ogóle regulacje danych osobowych to mamy od lat 90., też na skutek wtedy już stowarzyszenia z Unią Europejską też wprowadziliśmy taką ochronę, mieliśmy ustawę tam z 97 roku. I w gruncie rzeczy tamta ustawa była dużo bardziej restrykcyjna, a szczególnie to rozporządzenie wykonawcze, które było do niej wydane, które dotyczyło takich technicznych aspektów, jak te dane mają być chronione. Tam były te słynne regulacje, że tam kraty w oknach, że odrębne pomieszczenie, że to komputer bez internetu i tak dalej. Tak, no, tak, tak. Ja pamiętam mnóstwo, nawet, że tam na ekranach, że specjalne filtry musiały być, że tylko ten użytkownik, który siedzi na wprost ekranu, to widzi ten ekran, a parę stopni w bok i ja już tego ekranu nie widzę. I w gruncie rzeczy tak naprawdę mieliśmy dużo bardziej restrykcyjne przepisy, chciałabym, żebyśmy tutaj może trochę rozbili mity o RODO, bo nagle ludziom powszechnie się wydaje, że RODO to jest coś takiego straszliwego, że to jakiś taki... Dobrze, to ja w ogóle proponuję, nie mówmy w ogóle o RODO, mówmy generalnie o jakby ochronie danych osobowych. I myślę, że to jakby jest, bo te RODO naprawdę ja słyszę już wszędzie wokół i często naprawdę w kurtuazyjnych, w jakichś abstrakcyjnych nawet sytuacjach, gdzie no, ktoś się powołuje na RODO tak zupełnie bez sensu, tak? Nie wiem czemu, no. Więc chociażby, nie wiem, ochroniarz, który zgodnie z ustawą, jeżeli wykonuje zawód ochroniarza, ma licencję ochroniarza, mówię o zwykłym ochroniarzu, który jest na osiedlu, tak? I jest po prostu ochroniarzem, on ma obowiązek nosić plakietkę z imieniem, z nazwiskiem, z nazwą firmy, którą prezentuje, ze swoim zdjęciem. I to wynika, a to wynika z ustawy o ochronie osób i mienia. Ale zauważ, pokaż mi ochroniarza, który to nosi. A poproś go, jak przychodzi do ciebie do domu, bo masz u siebie w domu imprezę trochę za głośną po godzinie 22, on stuka do drzwi do ciebie i chce cię uciszyć i ci pogrodzić palcem, poproś go o ten identyfikator. Absolutnie. Ja kilka razy o to prosiłem. No to po prostu tak okoniem stają, no po prostu są zdziwieni, co ja od nich chcę. A ma chcę. Obowiązek, dlatego że mamy konkretną regulację w innej ustawie, która nakłada na taki obowiązek, że masz się zidentyfikować. Ale to on więcej, co więcej, on się naraża na to, że on straci licencję. Tak. Tak? Tak. Ale nie jest tego świadomy zupełnie, ale bo to jest ochrona danych osobowych i on nie pokaże swojego identyfikatora. No dobra, ale to są abstrakcje, pewne odbiegamy. Jest bardzo wiele i pewnie anegdot to możemy No więc właśnie, spróbujmy tutaj jakby ustalić pewne fakty, tak?
Zacznijmy od tego, może na początku, kiedy restauracja przetwarza dane osobowe, bo niektórzy restauratorzy pewnie nie mają zielonego pojęcia, że przetwarzają dane osobowe. Być może nie, są tacy, którzy zupełnie ich nie zbierają. Ja sobie wyobrażam takie biznesy restauracyjne, gdzie zupełnie nie ma dostępu do danych osobowych gości restauracyjnych, ale z drugiej strony no, musimy pamiętać jeszcze o tym, że zbieramy dane osobowe pracowników. No na przykład, chociażby, tak. Tak naprawdę, moim zdaniem to każdy przedsiębiorca przetwarza dane osobowe, tylko sobie z tego nie zdaje sprawy. Bo w ogóle przetwarzanie danych osobowych to w takim kolokwialnym rozumieniu to nam się wydaje, że my coś musimy szczególnego z nimi robić, a nawet jeżeli masz, powiedzmy, właśnie umowę z pracownikiem, ale nawet niekoniecznie z pracownikiem, na zlecenie, albo masz umowę z dostawcą i tam masz też dane osobowe, bo masz jakieś osoby wskazane, że na przykład do wykonania tej umowy to jest Jan Pipsztykiewicz, to są już dane osobowe, no bo to są informacje, które pozwalają ci na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej i to są dane osobowe. A przetwarzanie danych osobowych to jest również ich gromadzenie, to są wszelkie czynności na danych osobowych, to jest już przetwarzanie, bo kolokwialnie może to jest jakby, że my tak intuicyjnie rozumiemy, że przetwarzanie to mają być jakieś konkretne takie czynności, że ja mam jakąś aktywność podjąć, żeby coś robić z tymi danymi, a wystarczy, że ty je gromadzisz, bo na przykład zakładasz akta osobowe albo zakładasz segregator i tam w koszulkach masz umowy z poszczególnymi dostawcami. Wystarczy, że ja mam to w mailu. To ty już, no dokładnie, i to już przetwarzasz dane osobowe, bo ty je gromadzisz, bo gromadzenie, nawet niszczenie danych osobowych, czy na przykład podarcie umowy, to jest przetwarzanie danych osobowych. Tak, tak. No więc, ale naprawdę, no mówię, taka prozaiczna wszyscy sprawa. Wszyscy przetwarzamy wymiana dane. Wymiana korespondencji mailowej i tam zbieranie informacji, chociażby podpis tej osoby, która do mnie pisze, to już są dane osobowe. Dokładnie tak. Ale to samo dane trzymane w telefonie komórkowym, tak? Moje dane, namiary do moich kontrahentów, klientów. Absolutnie tak. I współpracowników. Jak najbardziej tak. Mhm. No ale pewnie tych miejsc, gdzie restaurator zbiera dane osobowe, jest dużo, dużo więcej. No bo oczywiście są zamówienia telefoniczne, tak. Chociażby. Proszę podać numer telefonu, imię, nazwisko i adres. Oczywiście. Tak, bardzo dużo danych osobowych, tak. Które są w stanie zidentyfikować osobę zamawiającą. Zamówienia online. Zostaw numer telefonu najczęściej, a jeżeli nie, to e-mail, tak. Ale znowu i adres, żeby cokolwiek dostarczyć. Dane osobowe. Oczywiście. No umowy. Co jeszcze? No, systemy lojalnościowe różnego rodzaju. Jak to jest tam system typu zbieram pieczątki, no to nie zostawiam swoich danych. Tak? Ale jeżeli jest to jakaś karta elektroniczna, którą trzeba zarejestrować gdzieś do systemu, bo ona jest przypisana do osoby, no to są już dane osobowe. Oczywiście. Tak? I pewnie tych miejsc jest całe mnóstwo. Idziemy dalej. Restauracja to też niejednokrotnie usługi cateringowe. No to mam zleceniodawcę swojego, tak? Tak. Który mówi, zrób mi imprezę na event. I chcę, żebyś mi... I ma jakieś specyficzne zapytania. Na przykład. Tak? No, nieważne, ten zleceniodawca jest chociażby, przekazuje mi swoje dane osobowe, podpisujemy umowę. No tak? Dokładnie tak. Więc już przechowuję. Tak, ale zobacz, wyobraź sobie, że no, nawet jak tego wszystkiego nie robisz, tylko obsługujesz przy stolikach ludzi i ktoś mówi, a poproszę fakturę, tak? A na tej fakturze jest, prawda, właśnie Jan Pipsztykiewicz. Mhm. Wystawiasz fakturę na Jan Pipsztykiewicz, NIP taki, adres taki, przetwarzasz dane, oczywiście przetwarzasz dane. Tak. Więc przy najbardziej prozaicznych czynnościach oczywistych, wynikających z działania restauracji, przetwarzamy dane osobowe. Okej. Okay. A powiedz mi, ja zawsze miałem takie przekonanie i wydaje mi się właśnie, że chyba błędne jednak, że na przykład lekarz dzwoni do przychodni, chce się zapisać na wizytę lekarską do przychodni państwowej, tak? I odbiera jakaś tam pani pielęgniarka na przykład, i się nie przedstawia, a ja chcę jednak od niej imię, nazwisko, no bo chcę wiedzieć, z kim rozmawiałem. Odmówiła mi na przykład zapisania mnie na wizytę, no to chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiałem, chociażby po to, żeby zgłosić jakąś, nie wiem, reklamację, czy że coś może jest nie tak. Nie, ja nie mogę panu podać imienia, nazwiska, bo to jest ochrona danych osobowych. I czy taka osoba ma prawo mi odmówić? Nie, powinna. Bo moim podać. Zdaniem jest pewnym urzędnikiem. Oczywiście, w tym momencie. Ona nie prezentuje. Tak. Ja nie dzwonię do niej prywatnie, żeby z nią pogadać, bo prywatnie ona może powiedzieć, panie Rafale, no ja
proszę mnie zawracać głowy, ja nie podam panu swojego imienia, nazwiska. No ale tutaj ona jednak reprezentuje pewną placówkę. No tu rozumiem, ja podaję przykład państwowej służby zdrowia, czy państwowej placówki, państwowej organizacji. To rozumiem, że tu musi, czy powinna. Powinna, bynajmniej. Tak, tak. Powinna. Mhm. A co w przypadku, no właśnie, firmy? Dzwonię do firmy, do pizzerii, tak? Sieciowej, dużej, korporacyjnej, żeby było prościej jakby zrozumieć temat. No i tam po drugiej stronie ktoś odbiera telefon, przyjmuje ode mnie zamówienie, ale jest bardzo niemiły, opryskliwy, a też chce poznać imię, nazwisko, bo chce złożyć reklamację na jakość obsługi. A ktoś mówi, nie podam swojego imienia, nazwiska, bo jest ochrona danych osobowych. Czy ma prawo w takim przypadku? Nie. To jest już prywatna firma. Nie, powinien podać. Powinien podać, chociaż no, od powinien do czy poda, to jest czasami droga daleka. No, nie rozumiem, tak? Tylko oczywiście... co do jakby przy litery prawa ja się pytam. Powinien to podać, jest zobowiązany do tego, by podać. No, okej, to już sprawa jakby dla mnie przynajmniej w tym moim jakimś case'ie prostsza. No dobrze, powiedz mi proszę teraz dalej, jak mamy już te dane osobowe, jako restauratorzy, tak, zbierają dane osobowe swoich gości na różnych polach, jakie są z tym związane obowiązki? No bo to, że ktoś składa mi telefonicznie zamówienie i ja sobie na kartce papieru zapisuję numer telefonu i adres i daję to jeszcze kurierowi. Jeden pracownik przyjął, przekazał drugiemu kurierowi do dostarczenia, on to zrobił, jeszcze inny pracownik wprowadził te dane, nie wiem, do systemu komputerowego na przykład i gdzieś tam przechowują te dane, łącznie z adresem mailowym albo z telefonem, żeby wysłać później SMS-y. Mamy dzisiaj promocję 50% na kolejną pizzę. No to chyba jakieś obowiązki oni mają, tak? Tak, są różnego typu obowiązki. Pierwszy w ogóle taki podstawowy obowiązek, czy w ogóle obowiązki, to nazywamy je obowiązkami informacyjnymi. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam poinformować te osoby, których dane zbieram, czy przetwarzam. No właśnie zbieranie jest jedną z czynności w ramach przetwarzania danych. O różnych kwestiach. Po pierwsze, w ogóle, że zbieram twoje dane. Czyli w ogóle, że przetwarzam. No, ale co konkretnie będę robić z twoimi danymi? Ale to przepraszam, to pierwsze. No. Zbieram twoje dane. No jeżeli ja dzwonię, składam zamówienie... Albo, że przetwarzam, bo niekoniecznie muszę zbierać, prawda? Że przetwarzam w celu realizacji tej umowy. Dzwonisz do mnie. Ja jestem restauratorem, mam pizzerię, ty dzwonisz do mnie i co ja mam powiedzieć? Zanim przyjmę od pani zamówienie, to ja muszę panią powiadomić, że ja będę przetwarzał pani dane osobowe. No tak sobie to wyobrażasz, w myśl litery prawa? No właśnie, powiem ci, że byłam ostatnio na takiej konferencji na temat właśnie danych osobowych i też się zastanawialiśmy nad tym, w jaki sposób pewne podmioty typu na przykład Poczta Polska, która niewątpliwie przetwarza moje dane, bo na przykład idę jako właśnie Joanna Hetman odebrać list polecony, daję awizo, przecież oni przetwarzają i też pani powinna mi wyrecytować różne informacje na ten temat. Więc pod tym względem akurat rzeczywiście no, RODO trochę nie przystaje do życia. Choć obowiązki informacyjne mogą być spełnione w różny sposób i można na przykład odwołać takiego naszego konsumenta do pewnego dokumentu, który na przykład wisi na mojej stronie internetowej. I ja jestem zwolenniczką właśnie tworzenia takich dokumentów typu polityka prywatności, gdzie właśnie będą informacje dla właśnie tych podmiotów, konsumentów, których dane przetwarzam, w jaki sposób ja przetwarzam, kto jest administratorem tych danych, czy ja powierzam... Gdy składam zamówienie online, to jest o wiele łatwiejsze, bo muszę sobie zaznaczyć pewne klauzule, za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast no to w takim razie rozumiem, że fajnym rozwiązaniem byłoby przy takim zamówieniu telefonicznym przyjąć całe to zamówienie, bo właśnie, teraz też pytanie, kiedy ja muszę o tym poinformować, ale załóżmy, że przyjmuję całe zamówienie, na końcu mówię tak, dziękuję, przyjąłem zamówienie, będzie ono zrealizowane zgodnie z regulaminem obowiązującym w naszej pizzerii, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Tak. Tak, wtedy będzie okej? Okay? Tak, tak, można. Też to będzie oczywiście trochę dziwnie brzmiało, ja bym się mocno zdziwił składając zamówienie, no bym usłyszał chyba po raz pierwszy w życiu coś takiego, no ale no, rozumiem, jeżeli rzeczywiście chcemy działać zgodnie z prawem, to jakąś tego typu regułkę powinniśmy wprowadzić jako procedurę do wyartykułowania przez naszych pracowników.
Tak, dokładnie tak, bo nie jest powiedziane wcale, na szczęście w RODO, RODO jest dosyć elastyczną regulacją i to jest fajne, to mi się bardzo podoba w RODO. Właśnie jest w przeciwieństwie do tych poprzednich regulacji, tego słynnego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o ochronie danych osobowych, to jest bardzo takie elastyczne, wprowadza tak zwaną zasadę adekwatności, że to ty masz zdecydować, że jakby ustawodawca unijny ci nie narzuca rozwiązań, ty masz zdecydować, jakie środki ochrony danych przedsięwziesz, czy podejmiesz, żeby te dane chronić w sposób należyty.